Przegrywamy z Legią Warszawa 1-3 i chyba przede wszystkim te błędy indywidualne znowu zdecydowały o tym, że no, ten wynik jest bardzo niekorzystny. No tak, no, na pewno dwie bramki troszeczkę po naszych indywidualnych błędach. Też chyba Legia pokazała nam, że troszeczkę, no, może nie, że pokazała, bo też graliśmy dobrze, ale mieli też swoje kąty, wyjście do kontry i robili ten trochę szumu. Szkoda tej pierwszej bramki, może w pierwszej minucie, może też to ustawiło mecz, ale myślę, że w samej grze chyba nie możemy też się do końca wstydzić, bo było parnaście fajnych sytuacji, w których potrafiliśmy przegrać jakąś szybko piłkę, czy zagrać z pierwszej piłki na te, no nie, jakby nie oszukiwać się, no potentanta i no, mistrza Polski, tak. Muszę się spytać o te awarie oświetlenia, jak na was to podziałało. Zaskoczyło nas wszystkich chyba tutaj na obiekcie, ale nie jakoś to nie przeszkodziło nam w tym, że jakoś nagle straciliśmy koncentrację, bo w drugiej połowie wyszliśmy, graliśmy, wydaje mi się, że graliśmy lepiej i stworzyliśmy więcej sytuacji. No ale kurczę, szkoda to jest takiej sytuacji, no bo może jak 2-1 to jeszcze jest jakiś taki bardziej optymistyczny prognostyk, ale tutaj no też oczywiście idziemy walczyć, ale myślę, że no, szkoda tej bramki. 8 lat temu miałeś okazję grać z innym mistrzem Polski Wisłą Kraków. Dzisiaj Legia Warszawa, da się w ogóle porównać te wydarzenia? Na pewno się da, nie? Chociaż wydaje mi się, że tutaj jest już troszeczkę inny poziom jest, tak? Ale nasza gra. Zaskoczyliśmy te pytania. No, ciężko wracać z pamięcią, no, tam było na pewno więcej kibiców było i to inaczej chyba te trybuny to żyły niż tutaj, niż dzisiaj, ale no, też szacunek dla naszych kibiców, że podjęli tutaj walkę z kibicami ze stolicy i dla nich też chwała, że byli z nami.